Mapa marzeń. Na pewno o niej słyszeliście. Wydawać by się mogło, że to dziecinna zabawa, ale uwaga, jest zdecydowanie czymś więcej. Przede wszystkim aktywizuje nasze myślenie o celach i pragnieniach. Otwiera głowę na nowe możliwości i chwytanie okazji, ale również powoduje, że nasze życzeniowe myślenie staje się planem do realizacji. Zobaczcie więc moją mapę marzeń na 2021 rok. To jest graficzne przedstawienie tego, co dla nas jest w życiu ważne, co jest naszym pragnieniem, co mówi o naszych potrzebach, właśnie o naszych marzeniach. I robimy obrazek, który to przedstawia. Taki, który możemy sobie oprawić w ramkę, zawiesić, na który możemy patrzeć i działa na nas jak taki motywujący do działania, do opiekowania się sobą, do zajmowania się sobą komunikat. Stworzenie mapy marzeń jest bardzo proste. Wystarczy, że znajdziecie ilustracje, które obrazują Wasze marzenia. Ja przygotowałam sobie gazety, z których będę wycinała, ale możecie również znaleźć idealnie pasujące do Waszych planów obrazki, na przykład w internecie, i po prostu je sobie wydrukować. Ważne, żeby na tej mapie znalazły się Wasze wszystkie marzenia, pragnienia, cele, wszystko, co sobie wymyślicie. No dobra. Trochę jak w podstawówce, nie? Plastyka, te sprawy. Ja kocham po prostu wyjeżdżać, uwielbiam podróże i faktycznie bardzo mi ich brakowało. Dlatego w tym roku zamierzam nadrobić. No i właśnie tutaj mam taki fajny obrazek z plażą. Takim spełnieniem mojego marzenia byłyby pewnie Malediwy. To jest taki rodzaj wakacji, które totalnie relaksują, a mam wrażenie, że teraz po tym dosyć ciężkim okresie potrzebuję takiego ukojenia, spokoju. I właśnie taka rajska wyspa, drinki na plaży, ewentualnie jeżeli chodzi o aktywność, jakieś nurkowanie, bądź jak znalazłbym jakiś hotel z kortami tenisowymi, to byłby sztos, więc troszkę gry w tenisa, to byłoby absolutnie spełnieniem mojego marzenia. Więc chyba te plaże tutaj sobie u góry przyczepię. Malutka, ale jaka ważna. I tu jest w ogóle napisane jeszcze plaże, palmy, ocean. Czego chcieć więcej? Ale jeśli chodzi o moje marzenia podróżnicze, to nie jest koniec, ponieważ marzą mi się takie wakacje, podczas których, nie wiem, musiałabym się w jakiś sposób sprawdzić, które wymagałyby ode mnie jakiegoś, wiecie, takiego wysiłku, dania czegoś z siebie, czyli zupełnie coś w opozycji do leżenia na plaży. Marzy mi się wejść na Kilimandżaro. Nie wiem, chcę, wiecie, o co chodzi, coś zdobyć, jakiś... Nie wiem, wiecie, nie wiem, jak na to zareaguję i czy to przejdę i czy dam radę, ale mam takie wrażenie, że na maksa chciałabym się po prostu sprawdzić i zrobić coś takiego w moim życiu, o czym zawsze będę pamiętać i będę mogła, nie wiem, opowiadać o tym wnukom i się pochwalić. A, wasza babcia była na szczycie góry. Więc wydaje mi się to być naprawdę fajnym pomysłem. A drugi pomysł, który też mam nadzieję uda mi się zrealizować, to jest wyprawa w jakieś takie zimne miejsce, ale ona nie jest już tak ekstremalna. Po prostu marzy mi się jakaś taka albo odwiedziny Antarktydy i jest fajny taki, wiecie, cruz, płynie się tam, albo tak z bliższych destynacji Laponia. Ale w sensie, że teraz, na początku roku. Ale fajnie, zobaczcie, mam i z jednej strony pasujący obrazek i z drugiej. Aż nie wiem, który wybrać. Czad, coś pięknego. Tu jest napisane Norwegia, ale to jest Kilimandżaro, żeby była jasność. No. Czad. Mam tu jeszcze, może... O! Jeszcze mam tu coś pięknego. Będzie szybciej. Tutaj mam jeszcze jedno piękne zdjęcie, po prostu ukazujące, że tam będzie zimno, gdzie ja pójdę. Kolejne marzenie, kolejny plan na przyszłość, no to jest oczywiście stworzenie nowej kolekcji sukien ślubnych. Słuchajcie, w tym roku tworzenie kolekcji będzie
Tak naprawdę przez pandemię wyjątkowo trudne, bo większość targów, na które jeździłam, na których wybierałam tkaniny do kolekcji, jest odwołana. I cóż, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno chciałabym, żeby ta kolekcja, tak jak ta teraz, była bardzo różna. Żeby nie koncentrować się na jakimś tam jednym panującym modnym trendzie, tylko na tym, żeby mieć w swojej ofercie bardzo, bardzo różne suknie ślubne. Żeby móc zadowolić i znaleźć odpowiednią kreację dla każdej kobiety, która tutaj do mnie do Concept Store przychodzi. W związku z tym, no, będę starała się... Patrzcie, jakie duże to jest. Będę starała się... Dobra, trzymam Cię, tablico, nie upadaj! Będę starała się zrobić różne różne sukienki w różnym stylu. Jest. O Jezu, jakie tu jeszcze coś pięknego znalazłam. Wow, czekajcie, jeszcze sobie dołożę do moich podróży. Sorry. No ale wiecie, tak to właśnie bywa. Tworząc tą mapę trzeba być otwartym, kreatywnym. Mówiłam o tym na początku, otwarta głowa. Tutaj sobie to dołożę. To ładne. Mhm. Jeszcze znalazłam gdzieś fajną rzecz. Tutaj. Bo tutaj jest kilka takich mniejszych sukienek i w samym centrum jest sukienka w innym kolorze, bo ważne jest dla mnie to, żeby też stworzyć fajne sukienki nie tylko dla pani młodych, ale również dla osób towarzyszących, dla mam świadkowych i tak dalej. No i czad. To właśnie ogarnie mi już totalnie cały temat. I słuchajcie, kolejna ważna dla mnie data. To będzie 5 września 2021, bo ta data oznacza nic innego jak moje 35. urodziny. Więc chciałabym przede wszystkim mieć fajną imprezę. Mocno wierzę w to, że już te imprezy będzie można robić. I wytnę sobie tutaj właśnie tort ogromny. I oprócz jeszcze tego pięknego tortu wytnę sobie... O, taka dekoracja by mi odpowiadała. Dobra. Ciach. Utnę to, co urwałam nieatrakcyjnie. Okej. Mam tort i mam czaderską dekorację stołu. Więc to jest mój plan na, uwaga, wrzesień. I bardzo proszę już wszystkie znieść obostrzenia dotyczące ilości gości na imprezach. Żadnych ograniczeń poprosimy. No i czad. I to właśnie będzie moja imprezka. Kolejne marzenie, na wskroś, ultra kobiece. Bardzo mocno kojarzy mi się z postanowieniem noworocznym. No i to jest co? Oczywiście dietka i odchudzanie. Plan jest na minus 2 kilo. Dużo, niedużo. Ciężko mi to zrobić, więc mam nadzieję, że jak to sobie wsadzę na tą moją mapę, to będzie mi jakoś łatwiej. Czyli wpisuję tutaj, uwaga, poświąteczny detoks, może tak na górę, bo to takie... A może nie. Może nie, żebym nie myślała cały czas tylko o detoksie. Uwaga, tu.
detoks wrzucę. Wrzucę obok, żeby tak ładnie było na tej mojej tablicy. Już coś znalazłam, to będzie super. Co będzie super? Super będzie jeszcze tak, cytrynka. To zawsze się kojarzy z jakąś dietką, detoksem, odkwaszaniem. Dalej tutaj znalazłam czaderski, trochę go porwałam, ale da radę. Garnuszek z warzywkami. Jakaś zdrowa zupka. I jeszcze chciałabym tutaj wrzucić po prostu zdjęcie osoby ćwiczącej. Bo aktywność fizyczna to jest bardzo ważny element. Ale jeśli chodzi o ćwiczenia, w moim życiu są takie zrywy, że sobie myślę nagle, o super, będzie ćwiczyć i ćwiczę, a potem jak się zmęczę, to przestaję. Po prostu myślę, że jest pełno osób, które mają dokładnie tak samo jak ja, z zamiłowaniem do ćwiczeń. No to tak, detoks poświąteczny, człowiek tutaj aktywny obok. No i tutaj wstawiamy zdrowa żywność, cytrynka i to. Bombastycznie. Kolejny ważny punkt na mojej mapie marzeń to będzie nawet nie, że urządzenie nowego mieszkania, tylko w ogóle skończenie go, bo wiecie jak jest z urządzaniem czy z remontami, one czasami się zaczynają, a potem ciągną, skończyć się nie da. Więc moim marzeniem jest to, żeby szybko mieć gotowe nowe miejsce do mieszkania. Jakiś czas temu udało nam się kupić nowe miejsce, w którym mam nadzieję będzie nam się super mieszkało. Przede wszystkim jestem szczęśliwa z tego powodu, że będzie tam znacznie więcej miejsca dla Chriska. I to mam nadzieję, mój mąż mi w to w ogóle nie wierzy, ale ja mam nadzieję, że to już będzie takie, słuchajcie, nasze miejsce w ogóle na zawsze. O, tutaj jest dużo obrazków pod tytułem More Diamonds, ale nie. O, spoko, żyrandol. I oczywiście wiadomo, że na początku tworzenia nowego miejsca są takie najmniej ciekawe kwestie, jakieś techniczne, instalacje i tak dalej, więc to w ogóle nie jest mój temat, to mnie absolutnie nie kręci, ale chwilę po tym, jak to już będzie wszystko gotowe, no to przechodzimy do części urządzania, dekorowania, aranżacji wnętrz, no i to już jest coś, co kocham, więc czekam, żeby się tam spełnić. Dobra. Tutaj. No i ostatni punkt na mojej mapie marzeń, chyba taki najcieplejszy, najbliższy memu sercu. Oczywiście, jeżeli pozwoli mi na to czas, no bo jak patrzę na tą mapę marzeń, to sporo tego jest, to oczywiście malutki człowieczek, rodzeństwo dla Chriska. Byłoby wspaniale, gdyby faktycznie miał braciszka lub siostrzyczkę do zabawy, do wspólnego spędzenia czasu i do wspólnego rozwoju. Mam jednak wrażenie, że dzieciaki, które chowają się z rodzeństwem, nabierają tak wielu takich fajnych cech, które jest bardzo ciężko nauczyć jedynaka. No więc jak się uda, to będziemy na pewno przeszczęśliwi. Czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, nie ma znaczenia, mamy imiona już dla każdej płci, okej? Wybrane i to po dwa. Także jesteśmy gotowi na wszystko i rok 2021 przyjmujemy z ogromną radością, nadzieją. Liczymy na to, że to będzie fajny rok, że nam się będzie powodziło, ale że również Wam się będzie powodziło, że ten rok będzie zdecydowanie bardziej spokojny, jakiś taki ułożony, zrównoważony, bardziej podobny do 2019 niż do 2020. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba moja mapa marzeń. Ciekawa jestem też, jak Wasze mapy marzeń będą wyglądały. Powiem Wam tak, przy jej tworzeniu naprawdę fajnie się bawiłam. Cieszę się, że mogłam tę chwilę podzielić z Wami. No ale oprócz dobrej zabawy mam wrażenie, że taka wizualizacja naprawdę pomaga w realizacji marzeń, więc trzymam kciuki, żeby wszystko, co jest na tej mapie, się udało. I mam nadzieję, że Wy też trzymacie kciuki za to samo. To kiedy ten ślub? Za 2 miesiące. Damy radę. Chciałabym do ślubu założyć pantofelki. Albo nie. Sandałki.
Chociaż jednak może pantofelki? To pantofelki czy sandałki? Pantofelki. Jakie śliczne! Jakie wygodne! Gwarantuję, że przetańczysz w nich całą noc. I welon bym chciała. A jaki piękny! A co z suknią? No, jeszcze nie wybrałam. Ale to ma być księżniczka, rybka, moralowa czy śmietankowa? Nie wiem. To może taka. Zawsze o takiej marzyłam. No to jeszcze pan młody. Panów młodych? Nie mamy. Ale ubrać możemy. Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.